Witam Was, Maciek z Musono.com. Znalazłem się na liście dziennikarzy, którzy otrzymali przedpremierowo wersję nowego syntezatora Arturi, który nazywa się Pigments. Jest to, co ważne, pierwszy chyba w 20-ponadletniej historii firmy syntezator, który nie jest replikacją żadnego kultowego analoga czy jakiegoś instrumentu cyfrowego sprzed lat, ale jest dzieckiem firmy Arturia, jest ich własnym tworem. Sam syntezator jest pewną hybrydą, korzysta z technologii analogowych, korzysta też z technologii cyfrowych, łączy syntezator wirtualnie analogową z Wavetable, z bardzo fajną wizualizacją, także to jest rzecz, która jest fajna. No i co jeszcze można o nim powiedzieć? Tu mamy tutaj te dwa silniki, wizualizację, możemy też oglądać, jak to prezentuje się w 3D. Dwa bloki filtracyjne, tutaj do wyboru wiele modeli. Tak jak widzicie, te modele pochodzą m.in. z syntezatora SEM albo z syntezatora Matrix. Także jeżeli jesteście tego ciekawi, to same filtry jako odrębne wtyczki omawiałem w trzech różnych filmach na Musono.com. Także Musono.com, testy, i tam są odcinki bodajże 855, 856 i 857. Tam znajdziecie właśnie opisy tych filtrów, bardziej szczegółowe. No, różnią się znacząco brzmieniem, mogą mieć różne zastosowania. Przede wszystkim bardzo fajnie sprawdzają się w grze na żywo. Co jeszcze można o tym syntezatorze powiedzieć? No, jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o sekwenser. Tutaj też dużo takich narzędzi, które pozwalają nam randomizować przebiegi, a więc bardzo fajny generator melodii, polirytmów i tak dalej. No i rozbudowany bardzo blok efektów, które brzmią bardzo, bardzo gładko. I w ogóle ten instrument, to co bardzo jest moim zdaniem istotne, świetnie siada w miksach. Sam instrument potrafi generować zarówno przepotężne, niskie basy, jak i bardzo takie eteryczne, gładkie, szkliste pady. Także bardzo duże możliwości. To, co zwraca uwagę tutaj, to oczywiście matryca modulacyjna, która też jest dosyć taka rozbudowana. No i można przyporządkowywać tutaj poszczególnym właśnie regulatorom czy parametrom różne modulatory, także ta matryca jest bardzo, bardzo rozbudowana. Troszkę przypomina to rozwiązanie zastosowane w Native Instruments Massive. Te wizualizacje z kolei przypominają zupełnie inne syntezatory. Także jest tu szereg różnych takich, powiedziałbym, rozwiązań zaczerpniętych z innych, ale one wszystkie składają się na to, że tym syntezatorem dobrze operuje się za pomocą myszki i dość łatwo się go programuje. Zresztą ten interfejs jest, tak jak pewnie wiecie, powiększany. Także jeżeli pracujecie z monitorami na przykład 4K, no to ten syntezator można powiększyć do rozmiarów całego ekranu. Jeżeli pracujecie z maszyny albo z klawiaturami Native Instruments Complete Control, no to też prawdopodobnie wkrótce ta biblioteka presetów pojawi się już w ramach standardu NKS. Być może jeszcze przyjdzie taki moment, że poddam go pełnemu testowi. Na razie krótka zajawka, posłuchajmy sobie, jak brzmi. Powiem tylko, że w tej chwili już można, zdaje się, pobierać demo tego instrumentu. No i w ciągu pierwszych kilku tygodni, zdaje się do stycznia 2019 roku, będzie można go kupić w promocyjnej cenie, czyli 640 zł. Po tym okresie promocyjnym syntezator ma kosztować 840 zł.